Eluvina, jestem Prom i witam was bardzo serdecznie w grze pod tytułem Frosty Nights. Dokładnie tak. Grze twórców Boogeyman. A ja się właśnie buguję, man. Dobra. Tak czy siak. Widziałem tę grę sporo lat temu. No, tam kilka lat temu. To jest wyjście, to nie. Kilka lat temu u juniorskiego. I tak mi się w tym roku przypomniało o niej. I mówię, kurde, była taka gierka. Fajnie by było ją nagrać. O, ludzik Lego. No i właśnie dziś gramy w Frosty Nights, w tą piękną zimę. Możemy kliknąć Continue. Mystery Door. What called to be inside? No i new game. No i ja wchodzę oczywiście w chłopaka, bo jestem chłopcem. No i teraz tak. Pick up, no dobra. I musimy ulepić bałwana. Z tego co wiem, chyba mi się wydaje, że ta gra jest na VR. Też się nie jestem pewien. Sprawdzę, wiecie? Nie będę was okłamywał chwilę. Ani menu. Nie to, o no! Chwila. Właśnie, no, to już wiemy, jest VR. Nie mam ciała. Dobra, ulepmy te obałwana jeszcze raz. Sium. Ktoś ukradł mój nosek. Czem, doktorku? Pięknie, teraz patyki byśmy museli znaleźć. Tu są patydżygi. Weźmy jednego patyka. Sium. Drugiego patyka. Nie w tę stronę, szkurde. Dobra. No ta gra jest bardzo cicha. To mi się nie podoba. To wychodzi z gry. To też mi się bardzo nie podoba. XD co bałwan ma pod głową. Śnieg. Ulepimy dziś bałwana. No choć zrobimy to. A grawą nie widziałam cię. Nie chowaj gdzie się. Uciekłaś gdzieś, czy co? Czołem, doktorku. Chyba tyle, no nie? Siema, mordo. Pogłaskam cię, ale ładnie. Pada śnieg. Ta muzyczka wykorzystywana wiele razy w moich odcinkach świątecznych oraz Minecraft Spider-Man. Frosty Nights. Zorza polarna. Jeśli chcecie w nowym roku, bym zagrał w to na VR-ze, piszcie w komentarzu. Merry, 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 merry Christmas. Tu jest chyba poradnik. Story time. Hellmeister tapes. Hellmeister tapes. Czyli tu w tych kasetach będą jakby moje historie. Jest ich 5. Interact, pick up, work, dobra. Okej.
Mamy. Don't stay up too late, okay? You've got your first day at school tomorrow. Tak, mamo. No listening to those horror stories anymore. You know they give you nightmares. Sweet dreams. Frosty Nights. Chapter 1. Welcome, children, to a wonderful, magical, and yet grisly story that old Saint Nicholas never wanted you to know. This story takes us back a long, long time ago, when old Nicholas still had flecks of ginger in his beard. We'll just call him by what everyone today know him as. Santa. Hello, a tu też chyba. Hello. We will start from the very beginning, when Santa was still scouring dzisiaj the world for the perfect place to build his workshop. He found none better than the North Pole, where magic seeped readily from the earth. So much magic was there that Santa learned to use the magic in ways he had never dreamt. His body no longer grew old. He could slow time around him to a near-complete stop, and as long as he gathered enough magic, he knew he could travel the world in what to us was a single day. Even slowing time as he could, Santa quickly realized to make enough toys for every child in the world dobra, would take wiecie, co him far too long. Ta so żółta ryba to będzie Marysiek, pomarańczowa to Krzysiek, czerwona to Rysiek. And Mother Nature's spirit into the snow itself. The first of the snowmen bubbled up from the ground like liquid snow, yet unmoving and lifeless, just as the snowman we know today. Mother Nature seemed to pause before then placing a carrot for its nose. What the fuck, you see, everything that is alive requires a small part of life to begin with. The acorn for the oak tree, the egg for the red robin, and the love of a mother and father for humanity. The carrot twitched, and ever so slowly eyes within the sphere of snow began to appear and opened for the first time. Santa slanted his head to the side in a curious thinking gaze as he took off his scarf and hat and placed it upon the snowman. Taking a step back, he looked again and smiled. The snowman smiled back. As Santa, the father, and Mother Nature as the mother, the snowmen were all too happy to help Santa build his workshop and all the toys for every child in the world. Okay. Kaseta magicznie pewnie tu wróciła, a jednak nie. 21:30. Czasu w grze oczywiście. I co mamy robić? Okej, więc... No co, no bałwan co tam siedzi. Ja nie mam co robić, tu jest szafa, w szafie coś... Mamy szuszarka, nasz artefakt, ona szuszy. Lajtowo, z tego co mi wiem, z tego co mi wiadomo, bałwany będą przechodzić tędy, tą kratką oto wentylacyjną. I tu, jeszcze chyba spod łóżka i gdzieś tu, tak mi się wydaje. Tak pamiętam, taśma. Mamy silver tape'a. Okej. Action plan. Before
Okej, okay, jak one wejdą mi do pokoju, to mam je wysuszyć jakby te... Te typy. Te snowmeny. Dobra, czyli nie doczytałem instrukcji, dobra. Night One to jest dopiero. Zlamiłem potężnie, dobra. Czy mogę wstać? Chyba nie jest mi dane chodzić w tej nocy. No nie jest. Nawet nie wiem, do której mam dotrwać. Czy jak we FNAF-ie do 6? Dobra, posiedzimy sobie chwileczkę. Są z pierwsza, nie powinno być tak trudno. Co nie? Jak ja mam temu zapobiec? Łenifełek. Uwu. O no. A latara? Co z moją latarą? Jak mam zapobiec takim sytuacjom? A okno też... Nie, okno nie mogę. No nie, no klikam nie mogę. No to co, poczekamy sobie. Z druga w nocy słyszałem jakiś dźwięk. Okej. Pijał chyba łanek z szanami. Ja się trochę cykam. Już rozumiem, jak to działa. Nieskończona ilość tego, dobrze jest, a na taki lens flare to git. Ustawiamy graficzne też chyba na najwyższe. No co? No czekamy, czy coś się wydarzy, czy nie. Czy coś dzikiego nas tu spotka? Czy bałwany odważą się nas zaatakować? Otworzyj mi okno, ja zamarznę w tej grze. To też jest chyba otwarte, nie? Tak, tu też mnie otworzył ktoś. Nawet nie widziałem kiedy. Ja się zesrałem, co to było. To jak ja ci piłkę zakopnę tej. Kopsnę w dupę. Gdzie ta piłka poleciała? W tekstury chyba, bo jej tu nie ma. Łatwo. Czyli to czwartej, tak? Mamy wycyfrować. Czy o co chodzi? Wyszczenie konfloku. Tak mi się wydaje.
dziękuję moim zabawkom, które będą mokre. Sowa. Okidoki. Przecież nie zostałem jumpscare odbałowany i chyba nie chcę dostać. Jeden. Łatwo, dobra. Czyli do szóstej musimy wytrwać. Świetnie. Okej, teraz drugiej nocy będzie nas atakował nowy snowman. Będą dwa. Ale to już w następnym odcinku. Jeśli chcecie obejrzeć kolejny odcinek z gry Frosty Nights, no to wiecie co musicie zrobić. Łapeczka w górę obowiązkowo oraz subskrypcja tam na dole. Miłego dnia, wieczoru, Eluwina.